Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy tuningować kolejny samochód. Mam tutaj tego oto potwora. Nie mogę się doczekać, kiedy go sobie w końcu stuninguję i wam go pokażę. Jest sobie jeszcze tutaj taki Mercedes. Ja już nie pamiętam, jaki to jest model, ale to jest... on jest bardzo podobny do jednego takiego Mercedesa, który też jest naprawdę konkretny. Może tam jechać chyba 205 albo 210 km na godzinę. Jest to bardzo też stary samochód z ponad 3-litrowym silnikiem z rzeczywistości. Mi to właśnie przypomina tego Mercedesa, ale no kurde, wyleciało mi z głowy, jaka to jest nazwa. Natomiast dzisiaj, jak już pewnie wiecie z tytułu tego filmu, będziemy tu tuningować Panto. Chodź Panto. Wezmę sobie pada do ręki. Okej. I założę słuchawki. Zobaczymy, czy usłyszymy raczej, jak to brzmi. Jak ten samochodzik brzmi. Zakładam sobie słuchaweczki. Czyli jak typowy odkurzacz. Nie brzmi w ogóle. Ten samochodzik ma napęd na tył. Zobaczcie sobie. Tak? Ma napęd na tył. I jest to chyba imitacja jakiegoś Smarta albo innego chrupka, jak ja to mówię. I no kurde, wiecie co? Da się tym nawet ciekawie driftować, to jest śmieszne. Naprawdę, może tutaj spróbujemy. Śmiesznie to wygląda. Brakuje mu troszeczkę mocy, ale myślę, że po jakimś tam lepszym tuningu lepiej będzie śmigać i latać bokiem. Sprawdzimy to. Mam nadzieję, że koleś, który tutaj jedzie, mi nie zabije. Jechał kuruma, mu mało brakowało. Prawdopodobnie byłbym dla niego smakowitym kąskiem. Włączmy sobie tutaj klimatyczną muzyczkę. Yeah! Bang, bang! Idziemy tuningować nasz samochód. No, i ja już sobie przejrzałem niektóre tutaj opcje tuningowe. Jest ich sporo. Mniej więcej w głowie mam koncept tego samochodu, jaki chcę stworzyć. Interesuje mnie też prędkość maksymalna, jaką będziemy mogli osiągnąć w tym autku. No, dźwięk nie zachwyca raczej w naszym Panto. Jest to ciekawy samochód z tego względu, że ma naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji tuningowych. I myślę, że warto go sobie przerobić, tym bardziej, że pytaliście, prosiliście mnie o to, abym właśnie ten samochód stuningować. Myk. No i jesteśmy sobie. Okej, i pancerz. Kupujemy wszystko. Mam kasę? Mam kasę. Ostatnio robiłem sobie napadzik. No i tak, mamy tutaj nadwozie. Ja bym chciał zrobić ten samochód w karbonie, czyli z włókna węglowego. Są właśnie dwie opcje. Albo można go dać w takich naklejkach, albo można go zrobić z włókna. Ja bym chciał z włókna, bo te naklejki moim zdaniem wyglądają tandetnie. Hamulce na maksa, zderzaki przednie. O, tutaj mamy też z włókna węglowego, tak samo z tyłu, zderzak, silnik, myk. Przyspieszenie znacznie wzrosło i tutaj mamy wydech. I ja chcę dać tutaj sobie, właśnie nie wiem, albo ten wydech, albo ten. Ten wygląda kozacko i myślę, że będzie pasowało do tego samochodu, a raczej do spoilera, który zaraz wam pokażę. Którego zaraz wam pokażę. Damy sobie taki zderzak, wzmocniony tytanowy, klakson. No i tutaj warto sobie wybrać jakiś ciekawy. Klakson ciężarówki, czemu nie? Światła. Damy sobie tutaj także neony. Myślę, że samochodzik będzie naprawdę kozacko wyglądał. I damy sobie neon może tylko z przodu. Myk. Kolor neonu dajmy. A zaraz zobaczymy, jaki kolor neonu sobie damy. No bo jeszcze nie wiem, jaki kolor nadwozia wybiorę. Tablica. Kurde, ciągle nie zmieniłem tej tablicy takiej na swoją. Kolor też na razie zostawiam. Klatka. Instalujemy klatkę w środku. Yeah! Dach. No i tu mamy... aha, od razu z klapą. Albo bez klap. Także może być samochód całkowicie... cały właściwie oklejony tymi naklejkami. Progi. Tak, i tutaj też użyjemy sobie z włókna. Karbonowe progi dać. No i skrzydło. I to jest najlepsza sprawa, bo ja chcę sobie zamontować takie właśnie skrzydełko. I ono myślę, że będzie fajnie pasowało... Skrzydło driftu. Ono myślę, że będzie fajnie pasowało do tego wydechu. Ja jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie wyglądało, jak będę strzelał z tej rury ogniem. Zawieszenie. I to jest ciekawa sprawa. Samochód można kozacko obniżyć. Zobaczcie, to obniżenie jest naprawdę na miarę lowriderów w GTA. Naprawdę konkretne. Dajemy, skrzynia biegów, pyk i turbo,
Pyk. To już wszystko? Nie, jeszcze koła. Co jeszcze mamy? Jeszcze szyby. Limuzynowe? Nie, damy tylko mocno przytymione. Zainstalowało się? Czy nie? Kupuje się. Kupuje. Nie wie, czy kupić. Okej, kupiło mi jakoś te szyby, ale długo coś kupowało. Pierwsza osoba. Właśnie, tak mało co tej pierwszej osoby używam, a tak wygląda pan to w środku. Czyli od razu za naszymi plecami jest tył, bagażnik. Trochę boję się, bałbym się jechać jakimś samochodem, wiedząc, że jak ktoś mnie puknie z tyłu, to właściwie puknie od razu moją osobę. Tym bardziej Asukę. Asuki nikt nie puka. No i rodzaj kół. Zaraz sobie zmienimy kółka. Jakie tutaj wybierzemy? Wow. Te mi się podobają. Bierzemy. Co się tak długo kupuje? Ej, jakieś lagi są. Razem 8? Nie, nie kupowało 8 godzin, dobra. Dobra, to mamy kolor kół. Ojej. Aha, dobra, chromowanych nie można kolorować. Spoko. Nie, tego nie chcemy. Ulepszenia, kuloodporne. O, kupiło od razu, super. No i teraz dym spod opon. Ja bym dał... fioletowy. Dam czarny, standardowo. Dobra, turbo, zawieszenie. No i zostało tylko lakierowanie, kolor neonu. I tyle. Moment, to weźmiemy sobie metaliczny. Wow. Kurde. Musi nam pasować do reszty, tak? Nie chcę, żeby był też cały czarny, ale chyba nie będzie takiego, nie będzie wyboru. Ale możemy zrobić coś innego. Zaraz wam pokażę. Musimy sobie kolor dodatkowy, metaliczny. I weźmiemy sobie, wybierzemy kolor perłowy zaraz. Moment, jest. Czerni. Spoko. No i dobra, teraz kolor podstawowy, perłowy. I zobaczmy, co my tutaj możemy zdziałać jeszcze. Jasny fiolet, nocny fiolet, kremowy, lodowa biel. Nie wiem, na co się tu zdecydować. O, diamentowy błękit, to wygląda ciekawie. Dobra, myk. I... dodatkowego, on tu już nie możemy wybrać sobie perłowego, dodatkowego jakby koloru. No i teraz zostały jeszcze tylko wybrać sobie kolor neonu. Gdzie ty jesteś? Kolor neonu. To będą w światłach. Stawy, kolor niebieski. O! Pięknie. No i mamy coś takiego. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie jeździło to panto. O, jeszcze grille są, przeoczyłem to? Aha, dobra, to nie, to jest to. Dobra, mamy. Chyba wszystko po kolei kupowałem, więc jest git. No dobra, opuszczamy Los Santos Customs i zobaczmy, co to panto potrafi. Czy to jest driftowy? O kurde! No słuchajcie. Dźwięk się na pewno zmienił. Tak, przede wszystkim słychać podczas zmiany biegów, że brzmi samochód inaczej, ale też brzmi tak bardziej rasowo, podrasowany jest, kurczę, taki bardziej sportowy dźwięk, to bardzo mi się podoba. Panto. Jeden z chyba takich standardowych samochodów, który naprawdę ma sporo tych modyfikacji tuningowych. I czy to jest szybkie? Czy tym dojedziemy szybko na napad? Bo dla mnie, ojej, dla mnie to jest najważniejsze. Prędkość maksymalna nie powinna być najwyższa, natomiast przyspieszenie według statystyk powinno być ok. Dobra, mamy 80 mil na godzinę pod górkę, to jest tak sobie. Mamy 100 mil na godzinę. No i więcej jak 120, to ja myślę, że nie osiągniemy w tym samochodzie, ale no nigdy nic nie wiadomo. No, jechałem chyba 110 maksymalnie. Ciekawe, czy pod tym znakiem przejadę. Serio? Ale tu chyba każdym samochodem przejedziemy.
Ale wydaje mi się, że pan to fajnie tu pasowało. Twórcy go tak zrobili troszeczkę na driftowoza, to bardzo ciekawe jest. No dobra, mamy tu autostradę, ja na razie sprawdzę, jaką prędkość maksymalną rzeczywiście ten samochód ma. To jest dla mnie ważne. Zjedziemy sobie myk. No i dobra, jest 100 mil na godzinę. Włączył się kolejny bieg i... No i nie jedziemy więcej jak te 100 mil na godzinę, jak na razie. Włączył się chyba kolejny bieg, nie wiem. Ale cały czas 100 mil na godzinę, gdzie nawet taki, no nie wiem, standardowy samochód wyścigowy może osiągnąć 120 lekko. No a tutaj mamy tylko 100 mil, więc na pewno nie jest to auto, którym będziemy poruszać się na dalekie dystanse. Jest to samochód miejski typowo, żeby się zaparkować gdzie tylko się da. Możemy, ja często widziałem w takich większych miastach opcje, że właśnie takimi chrupkami ludzie parkują się, jak jest mało miejsca między samochodami, nie? Ktoś tam się źle zaparkuje i nie na tych kreskach wyznaczonych, tylko jest, powinno być, nie wiem, jak wam to pokazać. Tyle miejsca powinno być, a jest tyle. Nie? No to wtedy oni nie wjeżdżają tym chrupkiem tak bokiem jakoś, tylko od przodu. I on jest dosłownie tak długi, jak szeroki jest standardowy samochód. Na przykład ma... Znaczy no, wystaje tam troszeczkę, bo standardowy samochód ma szerokość gdzieś 170 centymetrów, albo... Nie wiem, 190, Passaty na przykład mają, tak? Albo Audi A6. No oczywiście są jeszcze szersze, ale no mówię standardowo, takie kompaktowe samochody mają po 170 cm. Dobrze mówię? Dobrze chyba mówię. No także samochód naprawdę mieści się, jeśli chodzi o długość, w tej szerokości tych samochodów standardowych, to jest bardzo ciekawe. Jadę sobie teraz tutaj w ten Vinewood Hills i spróbujemy sobie podriftować tym samochodem. A, jeszcze miałem jedną rzecz sprawdzić. Chodzi mi o te wybuchy. Fajnie to wygląda. No i ciekawy był też ten wydech, co tam widzieliśmy, tak? Czyli ten taki na bok, bo podobał mi się. Coś takiego innego, nie? Niż we wszystkich samochodach. Woo! No nie. Dobrze driftować nie da się bez muzyki. O, ops, ops. No tak, mamy tu bardzo krótką dupę, ale to jest bardzo dziwne, że tym samochodem, zobaczcie, nawet całkiem się driftuje, tylko trzeba się troszeczkę mocniej rozpędzić. Uii. O, o, wow. Jak pali kapora. Yeah. Ale śmiesznie w ogóle jeździć takim samochodzikiem malutkiem. A, pojadę jeszcze tutaj zobaczyć. O, tutaj będzie chyba sporo takich zakręcików różnych. Ogólnie na pewno są lepsze samochody do driftowania niż Panto. No ale to jest takie śmieszne. Wyobraźcie sobie w rzeczywistości driftować takim chrupkiem. Bo mieścił tutaj jakiś wielki silnik V8. Gdzie to w ogóle zmieścić? Śmieszny samochodzik. Nie wiem, czy będę nim często jeździł, ale jest taki przypołowy, więc... Pewnie tak. Ja lubię takie przypołowe samochodziki. Można by go zrobić w tych naklejkach, bo tak jak jest w tym czarnym kolorze, to jest trochę taki nudny. No a jeszcze jakbym miał te naklejki na sobie, co tam pokazywałem wam, to pewnie by był jeszcze bardziej śmieszny. Bardziej śmieszny Panto. No ale zdecydowanie samochodzik taki do jazdy w mieście całkiem dobrze przyspiesza, nie najlepiej, oczywiście to nie jest klasa super samochodów, ale wiecie co, ja często teraz w GTA widzę taką rzecz, że gracze wolą sobie pojeździć takimi samochodami, nawet takimi, które jeżdżą często po ulicach, ale są jakoś dodatkowo stuningowane, tak? Jak tamten Jaguar chyba sobie pojechał. Także, no naprawdę bardzo fajnie pan to wygląda po tym tuningu. Taki miałem koncept. Może właśnie zmienię sobie kolor albo te naklejki sobie dodam. Moment, jeszcze raz wjadę do garażu i wyjadę, bo
chcę sobie jeszcze obejrzeć dookoła ten samochodzik. Jak zauważyliście, jest to bardzo wysoki wóz, no nie? A przynajmniej takie sprawia wrażenie, bo no jest krótki. Chociaż Asuka jak przy nim stoi, to zobaczcie, ledwo tam, znaczy głowa wystaje, no barki, no powyżej barków jest, nie każdy samochód tak ma jakby. Panto, stuningowane. Co powiecie o takim Panto? No, ale fajny, taki niziutki samochód. Taki, ja bym powiedział, że troszeczkę stuningowany w takim japońskim stylu, ale chodzi mi o taki styl z Tokyo Drifta. Kojarzycie tego kolesia, co na parkingu samochodowym no, wezwał swój samochód i tak myśli ten koleś, główny bohater, myślał, że on tutaj jakąś fajną bryką podjedzie, a tam, kurde, jakiś van. No to myślę, że to jest właśnie w takim stylu tuning. Rzeczywiście mogłem zostawić te naklejki, ale no dobra. Piszcie w komentarzach, czy dać go w naklejkach, czy dać po prostu jakiś inny kolor. Jestem ciekawy waszej opinii. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu tuningów w GTA Online. Jeśli masz jakieś propozycje co do samochodu, który chciałbyś, abym przytuningował, pisz oczywiście w komentarzach. Jeszcze kilka fajnych aut jest do zrobienia, na przykład Zentorno i samochody, które pokazywałem na początku tego odcinka. No i tyle. Dziękuję serdecznie wszystkim za oświetlenie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Co tu można w nim zrobić? Zderzaki, no coś tutaj jest. Dach, progi, zawieszenie, skrzynia wyjścia, bagażnik. Dobra, coś jest. Pancerz, to wszystko tutaj jest bardzo tanie, nie tak jak w online. O, tu już był niestandardowy zainstalowany. Ciekawe. Silnik, wydech. Wow.